Trwają powiatowe zawody w mini piłce nożnej dziewcząt. Ile drużyn bierze w nich udział? Dzisiaj stawiły się 5 drużyn do zawodów. Są 2 drużyny z miasta, ponieważ wcześniej były rozgrywki miejskie. To są drużyny 9 i 1 oraz 3 drużyny z okolicznych gmin. Są to Długomiłowice, Dziergowice i Pawłowiczki. Czy ma pan jakiekolwiek informacje na temat tego, jak długo dziewczyny trenują w piłkę nożną? Znaczy, u nas w szkole dziewczyny trenują praktycznie od pierwszej klasy. W klasach młodszych 1-3 są to zajęcia pozalekcyjne SKS-y, a od czwartej klasy posiadamy klasy piłkarskie, klasy sportowe o profilu piłki nożnej, gdzie również dziewczyny trenują. Co daje zwycięstwo drużynie? Zwycięstwo na pewno daje radość, ale tu myślę, nie wyniki są najważniejsze, tylko właśnie radość z gry, możliwość spotkania i spędzenia czasu aktywnie. Jest pan także trenerem jednej z drużyn biorących udział w tych zawodach. Co jest najtrudniejsze w pracy z dziewczętami? Oj, no, praca z dziewczętami jest bardzo się różni od pracy z chłopakami. No, na pewno potrzebna jest duża cierpliwość i spokojne tłumaczenie dziewczynom zadań. No i jeżeli jest takie podejście dobre na spokojnie, to dziewczyny realizują te zadania i grają na bardzo dobrym poziomie, tak jak chłopaki. To twarda dyscyplina. Czy dziewczęta także faulują? No, dziewczęta także faulują. Jest taki stereotyp, że piłka nożna jest sportem dla chłopców, ale my cały czas łamiemy te stereotypy i również dziewczyny na równi z chłopakami rywalizują. Co wobec tego jest takiego działającego na plus z pracy z dziewczętami? W czym są dziewczęta lepsze, jeśli chodzi o pracę na boisku? No, na pewno są bardziej dokładne. Jeżeli mają wykonać jakieś ćwiczenia, to starają się je wykonać bardzo dokładnie. A jakby pan zachęcił inne dziewczęta do włączenia się także do drużyn? No, myślę, że trzeba przyjść na boisko i wziąć piłkę i spróbować, i wtedy zobaczą dziewczyny, jak jest to fajna aktywność. Jak oceniacie swoje siły? Czy piłka nożna jest tylko dla chłopaków, czy możecie też zachęcić inne dziewczęta do gry w piłkę nożną? Nie, dziewczyny też mogą grać, jak najbardziej. No, ja też myślę, że dziewczyny powinny grać w piłkę nożną i nie tylko chłopacy. A jak długo trenujecie? Ja od pierwszej klasy. Ja też. Na jakich pozycjach gracie dziewczęta? Ja gram na ataku. A ja na skrzydle. Tak. Co dziewczęta czujecie, jak gracie piłkę nożną, jak wygracie mecz, ewentualnie no, jak się czasami coś nie uda? No, na przykład radość albo smutek, jak przegramy. Płaczemy, są emocje. A jak wygląda trening przygotowujący do meczu? No, w klasie, jak jesteśmy, mamy swoją klasę i razem no, trenujemy z chłopakami. A co jest najważniejsze, jeśli chodzi o pracę na boisku? No, dokładność i po prostu współpraca, bo bez współpracy sam nie dasz rady na boisku.